Witamy kolegów hodowców, jesteśmy u Tomka Babrala, to jest oddział Limanowa 2, ma dla nas gołąbka na aukcji charytatywną Ludzki Gest, opowie coś o tym gołębie. Tak, już przedstawię wam gołąbka, tu jest karta do tego gołąbka. To jest gołąbek. Płowy. To jest późny młody. Z wyjątkowego połączenia, ponieważ samczykiem do tego gołąbka jest wnuk Rico Olympic. Myślę, że tego gołębia nie trzeba przedstawiać, bo akurat jest na topie. I udało się zdobyć wnuka tego Olympic Rico za pośrednictwem wspaniałej hodowli, z którą się przyjaźnimy, Denis i Roland Faber. I myślę, że sam Denis i Roland bardzo długo czekali na syna bezpośredniego po Olympic Rico, a w związku z tym, że nasze rodziny się przyjaźnią, można tak powiedzieć, udało się nam nabyć bezpośredniego wnuka i za chwilę wam go zaprezentuję. Samicą do tego gołąbka, którego mam przyjemność tutaj prezentować na aukcję Ludzki Gest, jest nasza najlepsza samica, która trzykrotnie z rzędu w oddziale Limanowa 2, gdzie koszujemy na pierwsze loty powyżej 5,5 tysiąca gołębi, wylatała trzy razy pod rząd lotnika i sekcji, i oddziału, czyli na młode, na roczne i na gołębie dorosłe. Zobaczcie, jak ten gołąbek się prezentuje. Myślę, że ktoś, kto wylicytuje tego gołąbka, będzie mega zadowolony, jest kapitalnie związany, ogonek idzie świetnie do dołu, tak jak hodowcy oceniają, że ten balans dzięki temu jest znakomity. Skrzydło kapitalne, mocne skrzydło z drżeniem, tak jak ja to lubię, spokojny w ręce. Rzucił kolorem na matkę, leciutkie takie tutaj to przymazanie, dodaje mu jeszcze wyjątkowej jak gdyby oprawy. Każdy, kto wylicytuje, myślę, że panowie i panie, nie żałować grosza, cel jest charytatywny, ale każdy, kto wylicytuje, dostaje naprawdę super wartościowego gołębia. Ten gołąb miał być u mnie w hodowli, natomiast w związku z tym, że z Tomkiem, który dzisiaj tutaj nagrywa, współpracujemy od dłuższego czasu i poprosił mnie o przekazanie na tą licytację coś wyjątkowego, no to myślę, że jest to jeden z najlepszych gołębi, który mogę przekazać na licytacja, cel jest bardzo szczytny. Pokażę wam teraz jeszcze króciutko rodziców. Więc to jest matka, to jest ta samica słynna 63, która jako młoda w roku 2021 wylatała 5 na 5 konkursów i była pierwszą lotniczką oddziału i sekcji Limanowa 2. Pamiętam lot. Na jednym z filmów opowiadam, jak jastrząb chciał ją zgarnąć z ostatniego lotu i udało się jej zdobyć ostatni konkurs, który dał jej właśnie ten tytuł. Potem jako roczna zdobyła 8 konkursów i wygrała w sekcji tytuł lotniczki oddziału i jako dorosła samica zdobyła również 12 konkursów, gdzie była drugą lotniczką oddziału, przegrała minimalnie z samicą kolegi Ryszarda Murzyna i była pierwszą lotniczką sekcji. Też kapitalna budowa, zobaczcie te gołębie. Wywodzą się z hodowli Ryszarda Murzyna właśnie. Zobaczcie, jak ona tu się prezentuje. Też nienaganny balans, świetna budowa, umięśnienie. Samica w tym roku była w rozpłodzie, ale naprawdę mięsień to jest cecha charakterystyczna tych gołębi. Samczyk to jest bezpośredni syn słynnego 1608, który w konkursie redakcji hodowcy był na 33. miejscu. I ta wnuczka tego 1608 również była w konkursie redakcji hodowcy w 2023 roku i zajęła 57. miejsce z 12 konkursami. Myślę, że każdy by sobie życzył takiego gołąbka na swoim gołębniku. Dlatego moja filozofia hodowli polega na tym, żeby dokładać coś wartościowego z zewnątrz, ale bazować na własnych gołębiach, które w lotach udowodniły, że są naprawdę fenomenalne. Pamiętam lot z 500 km, gdzie był
bardzo upalny, przeciwny wiatr, upalna pogoda i przeciwny wiatr, i ona wtedy zajęła pierwsze miejsce, wygrywając z całą konkurencją. Na 20 konkursów za 2 lata, czyli 8 plus 12, 15 konkursów jest w pierwszej setce. No to gratulować. A najdalszy konkurs jest chyba 178. Kapitalny gołąb, linia Ryszarda Murzyna, 16.08. Wiele wybitnych gołębi wydał tamten gołąb, więc nieprzypadkowa samica. I do tego dokładamy gołąbka, o którym już chwileczkę opowiedziałem. To jest wnuk właśnie Olympic Rico. Tutaj jakby kamerzysta rzucił okiem, to przygotowałem właśnie materiał. Chociaż myślę, że nie trzeba... Myślę, że znamy. Tak, myślę, że znamy. Tu jest rodowód do tego gołąbka potwierdzający jego oryginalność. Gołąbek naprawdę jako późny młody, teraz jest mocny okres pierzenia, ale zapowiadał się fenomenalnie, natomiast myślę, że teraz nabrał na siebie budowy, mięśnia. Oczywiście gołąbek jest trzymany w rozpłodzie, więc trudno ocenić, że byłoby jego warunki lotowe, bo jest to niemożliwe. Natomiast geny, panowie, myślę, że osoba, która wylicytuje, a zachęcam do licytacji, będzie naprawdę zadowolona, ponieważ z linii 1608 samicy tej 63 jest wiele referencji, gdzie hodowcy potwierdzają wybitne wyniki nie tylko na naszym gołębniku, a proszę wziąć pod uwagę, że nie sprzedaje dużo gołębi, rocznie sprzedaje maksymalnie 10 do 20 gołębi i to jest wszystko, staram się, żeby jakość tych gołębi była odpowiednia, a nie ilość. Olympic Rico razy moja samica 63, trzykrotna lotniczka, gorąco polecam, pokażę jeszcze raz gołąbka, który będzie na licytacji. Że kolega Tomek tutaj zaprezentował i zareklamował tego gołębia jak najlepiej się da. My dziękujemy i życzymy dobrej aukcji, dobry lot. Dobry lot, pozdrawiam serdecznie.